Co tu się dzisiaj dzieje? La, 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 la. Jak ja wyglądam? Mogę tutaj? Nie mogę tutaj. Cofam to. Witam w filmiku pod tytułem Zmarnujmy dzisiaj czas Maxi. Hej, zapraszam Was dzisiaj na film, nakręcenie, którego się nie mogę już doczekać. W ostatnim czasie pozamawiałam sporo rzeczy z drogerii internetowych, też kupiłam kilka rzeczy w Hebe, z marek, które nieczęsto się w internetach pojawiają, a mam tutaj naprawdę garść ciekawych kosmetyków. Specjalnie ich jeszcze nie testowałam, żeby zrobić to właśnie z Wami na żywo. No i dlatego nie mogę się już doczekać, bo jestem ich bardzo ciekawa. Także weźcie sobie coś do jedzenia, do picia i przechodzimy do makijażu. Dzisiaj w większości będą moje zakupy internetowe, ale mam dwie rzeczy internetowe i nie tylko internetowe. Ale mam też dwie rzeczy, które dostałam w PR-ze. To są te dwie nowości z Glowish, z tej podmarki Huda Beauty. I to mają być bardziej takie kosmetyki stawiające na rozświetlenie, na podkreślenie cery. I jak robiłam sobie swatcha tego, to to wygląda na dłoni bardziej jak rozświetlacz niż jak podkład, ale zobaczymy. To jest właśnie Multi Dew Skin Tint. Na dłoni wygląda niepozornie, ale jak sobie to zaraz rozsmaruję, to to się naprawdę błyszczy. Oj, na kamerze wygląda ciemniej. Tego jeszcze nie było. Na kamerze wygląda ciemniej niż na żywo, ale może jak to wpracuję, to będzie lepiej. Jeszcze sobie tylko zmoczę gąbkę i dzisiaj będzie gąbeczka z The Oli Botanica. Nowiutka sztuka, super mięciusia, tylko ją zmoczę. Czy to w ogóle będzie miało jakieś krycie? Zobaczcie, jak to się błyszczy. Podejrzewam, że może nie mieć jakiegoś super mocnego krycia i tak będę musiała się jeszcze podokładać korektorem. Tak, ale zdecydowanie to jest produkt do cienkiego rozprowadzenia, bo on może wręcz posłużyć jako taka baza rozświetlająca. Dobra, na razie to może niezbyt ciekawie wygląda, bo trochę tak plamiście. Chyba, że to jest produkt tylko dla osób, które mają idealną cerę. No, może trochę też tak być, jak wiecie. Mamy taki mocny blask, no to on oczywiście podkreśli fakturę, niedoskonałości, wybrzuszenia, zagłębienia, wszystko podkreśli. Od razu nie jestem przekonana do nakładania tego na czoło, no bo wszyscy wiemy, jak lubię wybiórczo się matem bawić. No to jest bardzo śmieszny produkt. Trochę mi się kojarzy z tym Flawless Filter, czy coś tam z Charlotte Tilbury. Nie miałam go co prawda nigdy na twarzy, ale robiłam swatcha sobie, także widziałam go na żywo. No i to troszkę tak jakby wygląda, nie? Że rzeczywiście ta cera jest super błyszcząca, ale w taki subtelny zarazem sposób. Wszystko się błyszczy, ale błyszczy się subtelnie. Zaraz potem jak mi przyszła paczka i robiłam... Jak ja wyglądam? Czy można tutaj w ogóle budować krycie? No trochę można. Ale to jest raczej taki produkt bardzo naturalniusi. Ale i tak będę się musiała jeszcze wymodelować korektorem, więc wiecie, to się wszystko wyrówna. Tylko ciekawa jestem, jak w efekcie końcowym ten blask się będzie zachowywał. Ta gąbeczka z The Oli jest tak mięciutka, że sobie nawet tego nie wyobrażacie. Czy wygląda to źle? Chyba nie. Czy wygląda to dobrze? Nie wiem. Jak się uśmiecham, jak się marszczę, to to wygląda gorzej, nie? Dobra, przejdźmy do korektora, bo może to wszystko uratuje. I właśnie, w Hebe podeszłam do szafy Gosha i zobaczyłam, że oni mają taki korektor. To jest concealer high coverage, on tam ma niezbyt duży wybór kolorystyczny. Wziąłam sobie dwa kolory, 006 i 004, chyba ten 004 będzie dla mnie w tym momencie dobry. I on ma być niby high coverage. Nie było żadnego testera. To był właśnie największy problem tego, że po prostu musiałam wziąć dwa czy trzy kolory w ciemno. I tam chyba w Hebe były do wyboru tylko te kolory właśnie co drugi numer, czyli czwórka, szóstka i tam chyba dwójka jest jeszcze w moich zbiorach. Aplikator jest tak duży jak w Tarte Shape Tape. No wiecie co, to może mieć naprawdę całkiem niczego krycie. Zobaczę sobie tą drugą stroną gąbeczki.
Wow. No. O kurczę. No i to jest jedna z tych rzeczy, która gdzieś tam przeszła bez echa, nie? W ogóle nie zauważona. Może być też przez to, że właśnie nie ma testerów. No, robi robotę. Ale nie wiem, czy nie będę musiała się tym korektorem zakryć cała. Poczekajcie, tylko sprawdzę sobie cenę. Chyba ten korektor kosztuje 39,99, więc to nie jest jakoś super drogo. Wiadomo, to nie jest 120 zł, ale też 10 też nie jest. To jest jakaś taka pośrednia chyba cena, za którą można za dobry korektor zapłacić, prawda? A jak na razie zapowiada się, że jest naprawdę spoko. No i też w połączeniu z tym glowishem naprawdę niczego sobie to wygląda. No naprawdę ładnie wygląda ten korektor, co mogę wam powiedzieć? Zaskakująco dobrze się zachowuje. On się wręcz zachowuje dosłownie jak Tarte Shape Tape, jak tak teraz pomyślę. Ale ten glowish albo mógłby być jaśniejszy, albo po prostu jest dla mnie za mocno rozświetlający. Nie wiem, jaka jest tutaj przyczyna, ale on na mnie wygląda dosłownie brudno. Więc ja muszę tutaj trochę przeciągnąć ten korektor, pozostałość tego korektora na gąbce tutaj. Wiecie, chociaż na środek twarzy. Nie, no na boki też muszę. Muszę się cała zakryć tym korektorem, słuchajcie. Bo ten glowish jest bardzo, bardzo błyszczący. To raz. A dwa. W połączeniu z ciemniejszym kolorem wyglądam trochę, jakbym się krzywo posmarowała samoopalaczem, nie? Więc tak słabo to wygląda. No, niby ładnie, ale słabo też zarazem. Także ja sobie taką cienką warstwę korektora tutaj jeszcze wpracuję w skórę. W międzyczasie wam powiem, że zanim mnie zalejecie kolejną falą wiadomości, tak, będzie zarówno film o tej nowej marce Selena Gomez, czyli Rare Beauty, tylko muszę zamówić lepsze kolektory, lepsze kolory korektora i podkładu, bo te, które mam, nie pasują mi do końca, a chcę zrobić całodniowy test. Będzie też test palety Karoliny Ziętek, będzie też film o waszych założeniach na temat pracy influencera, będzie też film o najlepszych paletach na podróży. Wszystko to będzie, tylko zobaczcie, mam za dużo pomysłów na filmy. A jestem tylko jedną osobą, także na bank się wszystko pojawi, ale cierpliwie. Tak będzie wyglądała mniej więcej ramówka na kanale w ciągu najbliższych tygodni. No dobra, jak potraktujemy ten produkt z chudy bardziej jako właśnie bazę rozświetlającą, to wygląda to fajnie. Muszę po prostu przejść się. Tu mam jakiegoś kółeczka. Muszę się przejść do Sephory i zobaczyć jeden odcień jaśniejszy, bo to jest piątka. Muszę zobaczyć, jak wygląda czwórka i się też jeszcze przekonam, jak będzie wyglądał lepiej dobrany odcień, bo może to jest kwestia tego, że on jest po prostu, wiecie, trochę za ciemny. Pewnie inaczej by to wyglądało, jakbym miała odsłoniętą resztę ciała, jakby, wiecie, dekolt było widać, bo wydaje mi się, że on będzie mniej więcej w odcieniu mojego dekoltu, ale jak nie widać dekoltu, ja się muszę upacykować cała od szyi, wiecie, po szyi, od szyi, od szyi po szyję. Od czoła pod szyję, to no, wyglądało to słabo. Przypudruję się znanym pudrem, pod oczy przynajmniej, bo do twarzy mam znowu nowy puder. Zaraz o nim porozmawiamy. Także dajcie mi chwilę, zaraz wracam. Ale wiecie co, ja sobie tutaj gadu gadu, a ten korektor bardzo mało powchodził w załamania. No właśnie, ja lubię czasami kupić takie kosmetyki, które gdzieś tam w ogóle przeszły bez echa i nikt o nich nie mówi, bo się może okazać, że albo będzie coś fajnego, albo coś będzie tragicznego. Ale myślę, że często wychodzi na pozytywnie. What? Myślę, że często wychodzi na plus. I z wybiórczo przypudrowaną cerą, właściwie tylko z przypudrowanym środkiem twarzy, makijaż wygląda tak i już jest o niebo lepiej, tak? Umówmy się. Boki jeszcze się tutaj wszystko błyszczy. I tak naprawdę miałam ochotę zrobić kremowe konturowanie przy użyciu tych sticków z Kiko, które poznałam dzięki Kitulcowi, ale tak pomyślałam, że ja mam przecież nowe palety do konturowania i mam nowy puder, więc ciężko będzie to wszystko połączyć, jak już będę miała kremowe konturowanie. W sprawie kosmetyków, które się znajdują na twarzy, które nie są nowe, to Wam zostawię wszystkie informacje w opisie. A my przechodzimy teraz do pudru. Byłam w Sephorze i zobaczyłam tester takiego małego puderku, co od razu mój wzrok przykuło. I to jest nowy puder HD z Makeup Forever. Makeup Forever zasłynęło, wiecie, tym silikonowym, znaczy krzemionkowym pudrem, który
wtedy był rewolucyjny, który był super wygładzający, pochłaniający sebum, ale to jest zupełnie inny puder. To jest Ultra HD Setting Powder i, uwaga, ASMR. Nie wiem jak wam, ale mi się osobiście bardzo ASMR podoba, to są takie bardzo satysfakcjonujące dźwięki. I właśnie, zobaczcie jaki mamy sprytny sposób pakowania. Mamy puszek bardzo elegancko zapakowany w osobny woreczek. I to jest puszek z tych ukierunkowanych, który ma dziubek, więc można by, wiecie, gdzieś tam pod oko wjechać czy coś. Puderniczka albo samo opakowanie ma to otwierane wieczko, które jest ekstra, bo naprawdę w trakcie podróży ratuje nam skórę. Tym bardziej, że tutaj te dynksy wchodzą do środka, więc zapobiegają wysypaniu się pudru. I to jest puder bardziej taki, ja bym go opisała jako miękki. On nie jest już taki krzemionkowy, taki śliski, silikonowy, tylko to jest puder, który pewnie będzie fajnie utrwalał i nawet może by się ładnie sprawdził pod oczami. Trochę mi przypomina konsystencję i wykończenie pudru Kat Von D. I ja sobie wzięłam taki neutralny odcień, to jest 2.2. Ja mam ogólnie problem z pudrami sypkimi. Podobno klucz do sukcesu to jest przyznanie się, że ma się problem. Ja mam problem z pudrami sypkimi ewidentny, bo przechodzę w drogerii koło jakiejś szafy i słyszę czasami takie zobacz, zobacz, zobacz. Ja się odwracam, a tam jest nowy puder sypki. Także ja mam jakiś szósty zmysł do wykrywania pudrów sypkich i gdzieś tam chyba mam z tyłu głowy takie postanowienie, że ja przetestuję wszystkie pudry sypkie, jakie są na rynku i powiem wam, które są dobre, a które nie. To jest moja osobista misja. Very nice. Very nice indeed. On jest taki właśnie miękki, ale troszkę też wygładzający. Bardzo ładnie to wygląda. No i właściwie nie bieli chyba. Znaczy rozjaśnił trochę mi tę skórę. Nie jestem na to zła, bo wiemy jak wyglądałam na początku, prawda? No, myślę, że się możemy z nim polubić. Ja w ogóle wyglądam, jakbym już miała nałożony bronzer, nie? A jeszcze nie mam bronzera, tylko tutaj po prostu jest to ciemniejsze miejsce od tego glowisha z chudy, bo ja ten korektor nałożyłam, wiecie, w ten sposób, żeby właśnie zostawić sobie już ciemniejsze miejsce jako taka podwalina pod bronzer. Podwalina pod bronzer w ogóle? Także opakowanie bardzo mi się podoba, ja sobie wysypałam potrzebną mi ilość tutaj na wieczko, teraz mogę wszystko sobie elegancko zamknąć, mogę tutaj, nie mogę tutaj, cofam to. Myślałam, że będę mogła włożyć tutaj puszek, ale ten puszek jest za duży, żeby tutaj wejść. To trochę fail, nie? Bo ten puszek już był w zestawie z pudrem, ale to co, mogę tak położyć, tego nie zamknę. No dobra. Dzisiaj najwyraźniej mam trochę czepialsko-trollowaty humor. Nałożę sobie błyszczyk z Eveline na absolutnym wykończeniu. A tak jeszcze a propos tego błyszczyku, to po waszych wiadomościach, że krąży plotka, że on może być wycofywany ze sprzedaży, poszłam do Rossmana w obawie, że go już nie będzie. I rzeczywiście okazało się, że w 4 Rossmanach tego błyszczyku nie było. Napisałam do Eveline, ale okazuje się, że nie, nie jest wycofywany, także spokojnie, może to jest po prostu jakiś, wiecie, brak w produkcji czy coś, wykupione są po prostu, ale nie, nie przestaje być produkowany, całe szczęście. No i dobrze, i teraz zobaczcie, jakie skarby znalazłam na Notino z marki Dermacol. Ja w ogóle byłam w szoku, jak to do mnie przyszło, to nie wierzyłam, że Dermacol takie rzeczy ładne ma. Po pierwsze, to opakowanie, bardzo ładne. Bardzo, bardzo ładne. A co się kryje w tej kasetce? Kryją się rozświetlacze róże. Ładnie pachnie. No to teraz się władowałam, bo bardzo ładnie pachnie, ale ciężko mi jest powiedzieć, czy to jest kwiatowy, czy słodki zapach. Coś pomiędzy. I mamy 3 rozświetlacze, albo może to jest bronzer, tylko tak się błyszczy. No można by się kłócić. Ale raczej bym powiedziała, że to jest tak rozświetlacz raczej. I róż. Ten róż wygląda mi na matowy albo satynowy, tak, satyna, też bardzo ładny kolor.
Ale jeszcze druga rzecz z Dermakolu do mnie przyszła i to jest taka paleta do konturowania. I dzisiaj chyba się nią pobawimy. Znaczy, co do rozświetlacza, to sięgnę na pewno do tej palety, bo tutaj mamy puder. I to jest już paleta do konturowania, po prostu ona ma numer 2. I jest tutaj właśnie taki bardziej wpadający w brzoskwinkę róż. Jaki ładniusi. Obawiam się tylko, że ten bronzer może być na mnie za chłodny, bo on jest dość ciemny, ale taki naprawdę, naprawdę chłodny. A chłodek w parze z ciemnym odcieniem bronzera nie idą ze sobą często w parze, także sprawdźmy to. Mamy tutaj jeszcze matowy puder, ale ten puder z kolei jest bardzo, bardzo, bardzo jasny. Najpierw sobie sprawdzę ten jaśniejszy bronzer. No i ten jaśniejszy bronzer już jest wystarczająco ciemny. Jeszcze jakbym teraz go chciała rozblendować pędzlem z pudrem, to on już w ogóle wyjdzie trupi, bo jeszcze jak patrzę w bok, to pół biedy. Jest za ciemny w tym momencie. To jest, wiecie, patrzymy, tego nie bierzemy pod uwagę. Ale jak przekręcę głowę na bok, to widać w nim już chłodne tony. Jest za chłodny. Także ten na bank będzie już w ogóle fioletowy. Wielka szkoda. Bardzo dobrze się zapowiadała ta paleta. W sensie wizualnie bardzo ładnie wyglądała. Ale po drugiej stronie nałożę sobie bronzer też z Glowish. Ten, który Wam pokazywałam na początku. Pokażę Wam różnicę w odcieniach. To jest ten z Dermakolu, a to jest Glowish. Widać zdecydowanie, że ten Glowish jest cieplejszy i już Wam mówię, że on będzie lepiej wyglądał na mojej skórze. I to jest odcień 03 Tan Light. No, zdecydowanie. On jest bardzo ciemny i bardzo chłodny. Może dla ciemniejszych karnacji do konturowania może by się przydał. Natomiast tutaj ten na pewno ładniej będzie leżał na mojej skórze w tym momencie. Te bronzery to są takie trochę produkty kłamczuszki, bo to są tego typu kosmetyki, które mają taką mozaikę, wiecie, jakby wylaną mozaikę, można powiedzieć. Ja nie jestem fanką takich kosmetyków, czy w cieniach, czy właśnie w kosmetykach do twarzy, bo tak naprawdę ten odcień może się za każdym razem nabrać trochę inny, zależnie od tego, jak zróżnicowana jest ta mozaika. Więc to jest takie trochę, wiecie, na dwoje babka wróżyła. Ja wiem, że one ładnie wyglądają może, ale chyba funkcjonalne są nie do końca. No, i to wygląda zdecydowanie lepiej. On też ma bardziej taką satynową poświatę. Już nie jest taki matowy jak ten z Dermakolu. No, znowu, kupiłam coś w ciemno, chciałam przetestować. Proszę bardzo, przetestowałam sobie. I Wy też sobie poniekąd przetestowaliście. No i dobra, żeby teraz tę stronę uratować, to go spróbuję trochę przygłuszyć. Ja wiem, że on się teraz od takiego blendowania zrobi chłodniejszy, ale zaraz przejadę po nim tym Glowishem. Ale na razie zapowiada, że cera będzie wyglądała niczego sobie, bo ten korektor naprawdę świetnie leży. Puder też jest dobry. No i ta, powiedzmy, baza rozświetlająca. Jako baza właśnie, a nie sam podkład, też wygląda na cerze w tym momencie ładnie. Z tymi bronzerami może nie do końca wypaliło, ale to nie znaczy, że nie mogę tego różu użyć. Wykorzystajmy chociaż w ten sposób tę paletkę. Ale biorąc pod uwagę to, jak wyglądała na samym początku, to w tym momencie cera naprawdę wygląda ładnie. Rozświetlacze, tak jak mówiłam, nałożę sobie z tej palety, to też jest, przypominam, Dermakol. I tu jest taki jeden. Ale one są takie... Oj nie... On jest co prawda bardzo jasny, ale on ma bardzo wyraźne żółte tony i takie bardzo mocno żółte rozświetlacze nie do końca fajnie wyglądają. Z kolei ten drugi, jaśniejszy, ma bardzo opalizująco różowo-fioletowe tony. Chyba jednak nie wypały same. No i ten najciemniejszy, no to jest taki właściwie rozświetlający bronzer. Bardziej brązowy rozświetlacz. No i jest tutaj jeszcze taki na przekór wszystkiemu, dość jasny, czekajcie, na innym palcu może, dość jasny róż.
taki w chłodniejszym odcieniu. W ogóle taka od czapy ta paleta, nie? Ktoś kompletnie nie pomyślał nad tymi odcieniami. Jedyne, co mi się w niej najbardziej podoba na ten moment, to jest opakowanie i zapach. On nawet jakiejś super fajnej formuły nie ma. No jest żółty, nie, po prostu jest żółty. I kompletnie zdominował w tym momencie mój róż. One mają trochę taką formułę jak rozświetlacze z Jeffree Star. Czyli one są takie bardzo zbite, mokre zarazem i się bardzo dużo ich nabiera, ale one są bardzo zbite w sobie. Ja tej formuły właśnie Jeffree Star Cosmetics rozświetlaczy nie lubię. Ja już wam kiedyś mówiłam, że dla mnie, ja bym to porównała do takiej starszej perły. Takie kosmetyki były kiedyś na rynku. Teraz raczej one są albo właśnie przypominające bardziej produkty kremowe, albo są wiele bardziej lotne, wiecie, łatwiej się nakładają na pędzel. No, no nie. Myślałam, że to będzie coś fajnego, dobrze się zapowiadało. Opakowanie jest przepiękne, ale ten oświetlacz w ogóle... Zobaczcie, jak on się lekko nałożył. Nie? Ja sobie wcale go nie szczędziłam, bo jak są rozświetlacze, które są bardzo intensywne, no to specjalnie, wiecie, chcę go mniej nałożyć, ale tutaj... Ten blask nie jest jakiś... On wygląda dokładnie tak na mojej skórze, jak wyglądają rozświetlacze Jeffree Star Cosmetics. Czyli jeżeli chcemy mieć bardziej wyraźny efekt, to musimy go nałożyć na skórę dużo, co widać. Tę konsystencję na skórze bardzo wyraźnie widać, że mamy nawalone coś. Także nie, ta formuła... Nie, nie. I'm sorry, nie. Z Drogerii Natura kupiłam sobie taki puder rozświetlający z My Secret, a później go dostałam jeszcze w paczce PR-owej. I on jest bardzo śmieszny. On mi przypomina rozświetlacz z Yves Rocher, który właśnie jest taki bardzo satynowy, delikatny i ta konsystencja wypiekana, czyli jest taka bardziej lotna i lekko leżąca na skórze. Zobaczcie, że tutaj już nawet na swatchu widać, że ta konsystencja jest kompletnie inna, ale on jest na tyle błyszczący, że wydaje mi się, że on może normalnie nam posłużyć jako rozświetlacz. Jak najbardziej. Może to być albo puder, który wam doda blasku przy za bardzo matowym podkładzie. Tak wiecie, właśnie nałożony dużym pędzlem. Albo może to być rozświetlacz. I on wygląda o wiele ładniej niż ten rozświetlacz z czego? Z Dermacolu. Okej, okay, pomieszam sobie. Zdecydowanie. To My Secret wygląda o wiele bardziej elegancko, o wiele drożej. Tak, to mi się już podoba. No dobra, na razie te moje zakupy wychodzą takie średnio udane. Także ja je kupiłam, żebyście wy nie musieli. Nie ma sprawy, nie dziękujcie. Na razie z takich produktów bez ale jest tylko ten korektor z Goszek. Umalowałam sobie brwi, użyłam kredki z Maybelline i brakuje mi jeszcze utrwalenia włosków. I też w Hebe bodajże dorwałam taki żel do brwi z Catrice. I on jest intrygujący, bo ma fajną szczoteczkę. Zobaczcie, taką niby jak w żelu z My Secret, ale nie do końca, bo są też dłuższe włoski. Taki grzebień tutaj jest. No nie powiem, jakbym odkryła fajny żel do brwi, to by mi dzisiaj to poprawiło humor, bo... Na razie to idzie bardzo średnio. Muszę nałożyć trochę więcej żelu. Bo szczoteczka co prawda bardzo przypomina tę z My Secret czy z Pierre René. Ale nakłada się mniej produktu. I w ogóle ma być też niby szybko schnący. Ale nie wiem, no jakoś tutaj chyba podświadomie powybierałam produkty na jednym poziomie do tego filmu. Bardzo niskim poziomie. Przy włoskach, takich wiecie, jak w tradycyjnej maskarze, no te długie są zbyt giętkie i one w ogóle nie spełniają swojej funkcji. Bo jak chcę nimi cokolwiek dotknąć, no to w ogóle od razu widać moc tego żelu do brwi, nie? Tu się wszystko rusza, po prostu sobie przyczesałam włoski żelem, który nic nie utrwalił. Ale fajna zabawa, zobaczcie. La la la, tu już wszystko, wszędzie już był nałożony żel. No dobra, także ten żel możecie sobie darować też.
on jest kompletnie anty to, co producent obiecuje, bo on miał zastygać szybko i miał być mocny. Nic z tych rzeczy. Nic nie utrwala, ale już okej, okay, przeczesza sobie drugą brew, bo brew z żelem i bez żelu wygląda jednak inaczej. Aż się boję tych następnych kosmetyków, bo okaże się, że dzisiaj wszystko jest takie mierne. No to był kompletnie zmarnowany czas. Zobaczcie, całe brwi się kompletnie ruszają. Jakbym, nie wiem, przejechała sobie szczoteczką z wodą. Kompletnie tutaj się nic nie utrwaliło. Jak chcecie trochę zmarnować sobie czas, to kupcie ten żel. No dobrze, przechodzimy dalej. Czas na makijaż oczu. Oby tym razem się coś udało. Będąc w Sephorze, kupiłam też taki cień brokatowy. Akurat z tego koloru nie było testera. Także wzięłam go kompletnie w ciemno. To jest odcień numer 10 i on wygląda jak te cienie ze Stili, czyli takie brokatowe iskierki, które po prostu robią cały makijaż. Ja wzięłam właśnie tą dziesiątkę i po opakowaniu widzę, że on powinien być takim, wiecie, brązem. Nałożę go sobie na gołą powiekę. O nie. Dzisiaj nie jest dzień na makijaż. Okej, nie wygląda to kompletnie jak cień ze Stili. Jest za mało napigmentowany. I się kompletnie nierówno nakłada. Co tu się dzisiaj dzieje? La, 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 la. Gdzie jest ten kolor? Co się stało z tym kolorem? Ta zawiesina kolorystyczna jest za bardzo wodnista? Bo ja go, mam wrażenie, w ogóle całego wytarłam i zostały tylko takie srebrne kawałeczki brokatu przyklejone do powieki. Czy ktoś może tutaj przyjść i mnie tutaj uratować? Bardzo proszę. Jak się powiedziało A, to trzeba powiedzieć B. Muszę nałożyć ten cień na drugą powiekę. Zobaczcie, on wygląda jakby w ogóle miał jakieś 10 lat. A ja tutaj go mieszam. On był nowy. Otworzyłam go. Wiecie, on był zafoliowany, więc nie był otwierany wcześniej. Nie miał okazji wyschnąć. Masakra. What? Co tu się dzisiaj odwala? Czy ja coś w ogóle nałożyłam na te powieki, czy się tak osypałam brokatem? Witam w filmiku pod tytułem Zmarnujmy dzisiaj czas Maxi. Powiedzmy, że tego w ogóle nie było. Mam nadzieję poprawić sobie humor paletą z Loraka. Czy wy wiecie, że w Douglasie jest Lorak? Normalnie można sobie wejść na stronę Douglasa i sobie normalnie kupić Loraka. I mam tutaj paletę, która wizualnie, przyznacie sami, wygląda przepięknie. Z jednej strony same maty, z drugiej strony same błyski. Miejmy nadzieję, że ta paleta uratuje dzisiaj mój makijaż i humor. Po prostu kocham opakowania Loraka. To jest taki, wiecie, matte velvet, wiecie, taka tektura, ale która się wydaje być prawie, że gumowana. To przypomina też opakowania Narsa, tylko że to jest tektura, a nie plastik. To jest smukłe, nie ma miejsca na aplikator. Przepięknie to wygląda. No to spróbujmy zakryć. Tak jest. Pigmentacja jest bardzo duża. Spróbujmy zakryć to nieporozumienie. Już ten cień z Sephory traktując jako bazę. Tak, ja już widzę, że te cienie będą super, bo już ten ciemny brąz jest cudowny. Całe szczęście jest Lorak. Ten ciemny brąz jest po prostu jak masło. Jest mocno napigmentowany, ale zobaczcie, że bez obsypki też daje radę. Muszę się trochę kontrolować przy aplikacji tego ciemnego brązu, bo on jest przepiękny i się świetnie blenduje, ale ja nie chcę mieć takiego, wiecie, czarnego prawie, że makijażu oczu, a się świetnie nakłada. Ale ten brokat, srebrny brokat na powiece, który jeszcze wygląda na nierówno nałożony, sprawia, że ten makijaż wygląda tak remizowo, że wezmę sobie teraz ten jeden brąz wyżej, od tego najciemniejszego i rozblendujemy krawędzie. A później ten brokat na wewnętrznym kąciku przykryje blaskiem z palety i myślę, że to uratuje cały ten makijaż.
Te cienie się tak do siebie cudownie kleją. Wiecie, maty na maty. To jest naprawdę już taka cecha bardzo dobrych jakościowo cieni. Niekoniecznie wysokopółkowych, bo są też i średnie czy niższe półki cenowe, które również mają tę cechę. Zobaczcie, mogę normalnie sobie przykryć ten ciemny brąz i mogę się cofnąć z ciemnym brązem i sobie tutaj rozblendować wszystko nawet takimi zamaszystymi ruchami, tutaj mi się nic nie odkleja. No, jakość cieni matowych Loraka nie zawodzi. Także jak pod testami różnych palet, w których są raczej suche cienie, które się właśnie do siebie nie kleją, przy których takie nałożenie jeden kolor na drugi raczej nie wchodzi w grę, dostaję komentarze typu tak się cienie nie zachowują, trzeba je inaczej blendować. To właśnie przypominam sobie pracę z takimi cieniami jak te, czy jak te z Too Faced w palecie Born This Way, czy nawet Varieté z Eveline, taka wiecie, tańsza paleta, że naprawdę się da się i ta praca jest kompletnie bezproblemowa, niezależnie od tego, na jakiej bazie pracujecie, nawet tak miernej jak ten cień kremowy, że uzasadnianie słabego makijażu u osoby, no powiedzmy sobie szczerze, no doświadczonej, tak jak się z tymi paletami już nabawiłam przez te 10 lat, no jest trochę takim szukaniem wymówek dla palety, nie? Bo skoro jej się nie spodobało i u niej źle wypadła, to znaczy, że ona nie umie używać cieni. Nie, po prostu tamte cienie są w takiej formulacji. A ja wiecie, zawsze chcę przetestować te cienie w takim najbardziej surowym środowisku, bo oczywiście, że można dostosować technikę do danej palety czy do danych cieni w taki sposób, że one będą się prezentowały jak najlepiej. Oczywiście, jak ktoś lubi jakąś markę albo ma sentyment do danej palety, to może tam jakieś wyjątki czy uzasadnienia sobie znaleźć i znaleźć taki sposób aplikacji, żeby pewne problemy obejść. Ale ja prezentując Wam paletę, pokazując ją pierwszy raz, czy robiąc jej recenzję, ja chcę Wam powiedzieć, jaka ona dokładnie jest. Dlatego pokazuję jej surową wersję. O kurczę, ale fajną rzecz odkryłam. Zobaczcie, ta paleta się rozkłada. O, można z drugiej strony sobie powyciągać te cienie wszystkie. Ale mega, nie wiedziałam o tym. Nałożę ten miedziany, który wołał moje imię najgłośniej. I on się pewnie osypie, bo jest tak drobinowy. Ale oprócz tego, że jest drobinowy, jest też absolutnie przepiękny. I jest też wielowymiarowy. To znaczy ma w sobie... Bo się tutaj zaczynam zachwycać i mruczeć, jak to mówicie. Ale chciałam powiedzieć, że mam po prostu tutaj różnego koloru drobinki w sobie. Przynajmniej jakiś dobry akcent dzisiejszego filmu. I proszę, jak jedna rzecz może nam poprawić humor. Mam ładny makijaż oczu, już się cieszę, już zapomniałam o wszystkim złym, co się dzisiaj stało. Zostały mi do umalowania jeszcze tylko usta i tutaj też mam nowości, chyba z Notino. Chyba tam to zamawiałam, już nie pamiętam. To są pomadki z Maybelline. One się nazywają Ultimate. Fajna nazwa. I to są po prostu takie, wiecie, wykręcane pomadki, które jak sprawdzałam na swatchach, są mocno napigmentowane. Sugerując się formułą, mam wrażenie, że to będą takie pomadki, jak kiedyś miała właśnie Sephora Collection. Nie wiem, czy one są dalej jeszcze w sprzedaży, ja je bardzo lubiłam wtedy. Nawet pachną tak samo. Taki właśnie, wiecie, słodki, migdałowy zapach. Albo też Bourjois ma taką formułę. No i dajmy jej chwilę, zobaczymy, czy ona w jakikolwiek sposób zastygnie. Czy się zrobi bardziej matowa, czy co. Bo na razie wszystko wskazuje na to, że się myliłam i to jest po prostu chyba kremowa pomadka. Już zaczęło padać, nadciąga niezła burza, nie wiem, czy słyszycie te grzmoty. Także zanim znowu odetnie prąd w połowie łodzi i stracę światło, trzeba sobie wszystko podsumować. Zacznijmy od pomadki. Pomadka nie wykazuje chęci zastygnięcia, ona jest po prostu zwykłą kremową pomadką w sztywcie. Zresztą bardzo przyjemną w konsystencji i miłą do noszenia, ale tak samo nawet wiecie, te swatche bez problemu z dłoni usunęłam tylko pocierając, także... Myślę, że będę jej używać, bo ten kolorek właśnie 799 jest bardzo ładny. Mam wrażenie, że jeszcze dodatkowo wybiela zęby. Jest taki duży kontrast, że rzucają się w oczy, nie? Te perełki.
Coś mi tutaj dzisiaj nie poszło za bardzo, no i te palety do twarzy się nie sprawdziły. Ale z pozytywów, puder z Make Up For Ever, bardzo fajny. Puder z My Secret, też całkiem niczego sobie. Na pewno największą perełką dzisiejszego filmu będą te dwa produkty, perełkami, czyli korektor z Gosha i paleta z Loraka. Kompletnie różne półki cenowe, ale naprawdę myślę, że można spokojnie ten korektor nazwać zamiennikiem do Tarte, bo ma tę samą konsystencję, to samo krycie, jeżeli nie większe krycie w ogóle. Ten sam aplikator, naprawdę bardzo fajny korektor. Szkoda tylko, że ma trzy kolory. Na pewno największym rozczarowaniem dzisiaj były te trzy produkty, czyli obie palety z Dermacolu. Tak fajnie się zapowiadały. Wiecie, jak przyszła mi ta paczka, ja tylko wyjęłam z opakowania, mówię, no proszę, proszę. No naprawdę wygląda to wręcz wysokopółkowo, ale takie nie jest. Ta paleta też... odcienie w ogóle niedobrane do swojej intensywności. No bo właśnie, jak mamy już coś bardzo ciemnego, to to musi być raczej ciepłe niż chłodne, bo nie będzie to dobrze wyglądać. Także, no mówię, kupiłam, wy nie musicie, oszczędźcie swoje pieniądze, dobrze się zapowiadało, a wyszło jak zawsze, jak to klasyk mówi. Żel do brwi z Catrice, ten konkretnie Lash Brow Designer, dajcie sobie spokój, on nic nie robi. Równie dobrze możecie sobie wziąć spiralkę, spryskać ją wodą i przeczesać brwi. Kompletnie się nie sprawdzi do niczego. Co do tego Glowisha, to mam mieszane uczucia i tak naprawdę nie wiem kompletnie, co Wam powiedzieć. Bo na początku wyglądało to ładnie, w sensie już po przykryciu korektorem, bo sam produkt na twarzy, wszyscy wiemy, jak wyglądał i tutaj nie trzeba go komentować dodatkowo. Może to być też kwestia tego, że po prostu mam za ciemny kolor, także nie poddaję się i nie będę też jakiejś definitywnej opinii wydawać, bo muszę kupić jaśniejszy odcień i go przetestować jeszcze raz. Po przykryciu korektorem wyglądał ładnie, ale teraz jak tutaj siedzę, nie wiem, 3-4 godziny, to widzę, że troszkę zaczynam się tutaj rozwarstwiać i warzyć na brodzie. A miałam klimę włączoną, więc to nie jest kwestia gorąca. Także tutaj też w grę wchodzi kwestia trwałości. Ten bronzer też nie jest zły. Ładnie się nakładał, wiecie, on ma ładny kolor, tak, ta trójka. Tylko po prostu denerwuje mnie to, że to jest mozaika i za każdym razem się nabierze trochę inny odcień. On nie ma w sobie drobinek, jest po prostu taką piękną satyną. Konsystencja jest bardzo mięciutka, przyjemna. Tylko po prostu mnie ta mozaika denerwuje. Ale to nie znaczy, że nie będę go używać, bo efekt na skórze dał bardzo ładny, tak, pracowało się z nim bezproblemowo. Także będę po niego sięgać, tylko za każdym razem będę trochę psioczyć pod nosem. I co nam zostało? To już chyba... jeszcze ten piękny gagatek. Nie, po prostu nie. Uproszczając całą recenzję, nie marnując więcej Waszego czasu, nie. Po prostu nie. Także te cztery produkty możecie sobie kompletnie darować. Byłam Waszym królikiem doświadczalnym. Reszta z filmu jest albo neutralna, albo na plus, a najbardziej na plus korektory i paleta. Ale jak to się mówi, nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło, bo koniec końców makijażu szedł fajny. No mówię, może trochę mi się tutaj na brodzie zaczyna ważyć, ale Wy tego nie widzicie z takiej odległości. Także widać tylko to przydymione oko, fajny kolor na ustach, także nie jest źle. Oczywiście jak zawsze w opisie pod filmem znajdziecie pełną listę kosmetyków, o których dzisiaj mówiłam. Tam też są informacje na temat kosmetyków, których używałam poza kadrem, czy paznokci Wam nie powiem, bo robiłam je w salonie, ale bluzka, zegarek, tego typu sprawy będą w opisie jak zawsze. A jeśli się Wam ten filmik spodobał i miło spędziliście ze mną czas mimo wszystko, to proszę o zostawienie kciuka do góry i przypominam o możliwości subskrybowania kanału, żeby być na bieżąco z nowymi filmami, bo dwa filmiki tygodniowo zawsze się pojawiają, zawsze w środę i zawsze w sobotę. Ostatnio na przykład pojawiły się takie dwa filmy. Zobaczcie, czy coś Was nie ominęło, bo wiem, że była ładna pogoda i wtedy nie siedzimy tak chętnie przed komputerem, więc może teraz jest ten moment, żeby nadrobić zaległości. Dziękuję Wam za uwagę i do zobaczenia następnym razem. Pa!